W tym filmie rozmawiamy o kolejnym rekordzie, jaki stał się udziałem Leo Messiego. Argentyńczyk od wczoraj jest samodzielnym liderem klasyfikacji najbardziej utytułowanych zawodników Barcelony. Jeśli film będzie dla Ciebie wartościowy i interesujący, pamiętaj o subskrybowaniu, aby nie przegapić kolejnych, a także komentowaniu ocenianiu. Tak niewiele wystarcza, by mały kanał mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki. Messi ma już na koncie 33 tytuły wywalczone w barwach Barcelony. Wczoraj do bogatej kolekcji dołożył kolejny sukces w Superpucharze Hiszpanii. Wyprzedził tym samym Andresa Inieste, który do tej pory mógł pochwalić się taką samą liczbą wygranych, ale jak zapewne wiecie od tego sezonu cieszy się urokami gry w egzotycznej Japonii. Na wypadek gdyby oglądała nas była ministra sportu pani Mucha spieszy z wyjaśnieniem, że nikt specjalnie nie wybierał zespołów, które powalczyło ten laur, a jest on tradycyjnie rozstrzygany pomiędzy mistrzem Hiszpanii, a zdobywcą Pucharu Krajowego. W tym jednak przypadku oba tytuły zostały rok temu zdobyte przez Barcelonę, dlatego też zgodnie z wprowadzonymi w latach 80 zasadami rywalem katalinczyków była Sevilla, finalista rozgrywek o Kula w poprzednim sezonie. Pierwszy raz w historii zamiast dwóch meczów zaplanowano tylko jedno spotkanie, dodatkowo zdecydowano się rozegrać je na terenie Maroka. Spotkanie było więc rewanżem za finał Copa del Rey, a Sevilla miała się za co rewanżować, gdyż w tamtym spotkaniu Blaugrana sprawiła jej strogielanie, wygrywając 5 do 0. Wczorajsze spotkanie nie miało jednostronnego charakteru, a losy wygranej decydowały się niemal do ostatnich sekund. Andaluzyjczycy prowadzili po golu Sarabi, odpowiedzieli Pique i Dembele. Przed samym końcem spotkania Ben Yedder zmarnował jedenastkę, która najpewniej poskutkowałaby dogrywką. Tym samym Messi zgromadził już 9 mistrzostw Hiszpanii, 4 ligi mistrzów, 6 pucharów króla, 8 superpucharów Hiszpanii, 3 superpuchary Europy i 3 klubowe mistrzostwa świata. Czy dzięki temu triumfowi Messi znajduje się w czołówce najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii? I tak i nie. Brak regularności w zdobywaniu trofeów reprezentacji. Tutaj, piłkarz ma na koncie tylko dwa sukcesy: Mistrzostwo Świata dla 20 i Złoto Olimpijskie. Powoduje, że znajduje się w połowie stawki 10 piłkarzy, którzy w swojej karierze odnosili najwięcej sukcesów drużynowych. Aby wskoczyć na czołe lokaty, potrzeba około 40 wygranych. Kto na ten moment może pochwalić się takimi wynikami? Myślę, że pozostawię to jako kwestię niedopowiedzianą. Wydaje mi się, że to ciekawy temat na osobny materiał i możecie spodziewać się takiego w najbliższych dniach. Odrobina cierpliwości i wszystko będzie jasne. Istotne jest, Również to, że wywalczone wczoraj trofeum było pierwszym, przy którym to właśnie Argentyńczyk udał się do loży w charakterze pierwszego kapitana, aby własnoręcznie rozpocząć triumfalną fetę. 33 tytuły klubowe i 35 w całej karierze. Messi ma 31 lat. Wydaje się zatem, że zdoła rozegrać jeszcze kilka sezonów na najwyższym poziomie. Waszym zdaniem, zdoła przybliżyć się do najbardziej utytułowanych w historii piłki i zgromadzi ponad 40 pucharów? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie. Dzięki za oglądanie i już nie było kolejne materiały. Prosto z kanapy rezerwowych.